Czy dziękujecie za to, co Bóg wam daje? Tak? Za objawienia? Tak teraz taką powiem. Za każdy drobny chwilę. Za to, że wstałeś, obudziłeś się, a tutaj piesek jest i się cieszy z tą chwilą. Mąż, który nie chce mi z łóżka wyjść, cieszę się. Ja, Boże, dziękuję ci za uwielbienie, za każde słowo, które Kościół dostaje, dostajemy od ciebie, Boże. Ja to błogosławię stokroć więcej, niż do tej pory było. Ja to ogłaszam nad Kościołem. Więcej twojej chwały i więcej twojej mocy. Amen. Amen. Teraz też chcę powiedzieć, że obnażam jeszcze lęk mówienia tutaj. Jeszcze są jakieś flashbacki tego, żebym wygłaszała, po prostu mówiła słowo. Myślę, że to się wiąże też z dzieciństwem. Nawiążę tak kawałek, dlatego że jakbym zakodowałam sobie w głowie, że ja nie umiem mówić i to jest strasznie blokada. Dlatego mi jest ciężko mówić stylistycznie, bo nie nauczyłam się w domu. Rodzice mnie tego nie nauczyli, tak? Wiem, że mam to powiedzieć, bo teraz diabeł słyszy, co ja mówię w ogóle. Zawsze jakoś taką blokadę właśnie wypowiadywania się, tak? Wyrażania się, siebie. Jest to dla mnie mega ważne, bo wiem, ile zadań mnie czeka, a będę potrzebowała kolejnych przełomów. To są moje przełomy, wiecie? Ostatnio byłam na ewangelizacji. Zaśpiewałam piosenkę. Naprawdę. Poszerzyłam się. To nie chodzi o ewangelizację. To było moje. Ja wiedziałam, że tam mam być. Ja mam tą piosenkę zaśpiewać. Jak wyszło, ale wyszło. Ale poszłam. Byłam posłuszna Bogu. Byłam posłuszna, co On mi daje. Chcesz więcej? Rób krok. Chcesz więcej? Rób krok. Nawet jak cię nie będą lubić. Jakby... I za to dziękuję Bogu, że staję się pewna tego, co Bóg mi wkłada. Taką jednostką się staje, ale jesteście mi potrzebni. Uśmiechniecie się do mnie? Aneta Kisiel, przepraszam. Czy ufasz mi? Wiedziałam. Ufasz mi? Chcę tylko, żebyś powiedziała. Nie, krótka piłka. Ufasz czy nie? Przepraszam, ufasz czy nie? Nic więcej. Nie myśl dalej. Okej, dobra, zostawiamy to. Kiedybyś, powiem tak, ufała, powiedziała, to ja ci powiem, że masz na kolanach modlić się, bo dzieci ciebie potrzebują. Musisz się więcej modlić. To jest słowo. Przepraszam, że powiedziałam to jakby w tym miejscu, ale uważam, że przychodzi konfrontacja i jest to bardzo istotne. Amen. Jesteś już w tym miejscu, że potrzebujemy cię. Potrzebujemy cię, po prostu, Aneta. Nic nie mówię źle, Anetka, żebyś nie odebrała. Dobrze, teraz powiem słowo. Będę mówiła tak, jak mi po prostu Duch Święty powie. Może powiem od tego przykładu. Wstaję rano, jak to pieski obowiązek, pieskowi na talerzyk daje jedzenie. No, chwila minęła tam, gdzieś idę i potknęłam się o ten talerzyk. I od razu słowo, patrz, co masz pod nogami, a nie patrzysz w dal. To nie jest zwykły talerzyk, jakby ta sedaje, to jest głębia. No i teraz muszę to rozwinąć. To jest to, że tak bardzo w dal patrzymy. Ile was jest tutaj, tyle w głowach jest u was, nie wiem, marzeń, pragnień, żyjecie tym, co wy tam macie, nie wiem, co macie, tak? Coś w tych głowach macie, wizje, plany, marzenia, tak? One wszystkie są ważne. Jest to istotne, bo jesteśmy ruchem jakby do przodu, tak? Ale jest tak też, że to zasłania jakby przeżywanie Boga dziś. To jest bardzo istotne słowo. I to, co związane z równowagą, to właśnie to jest to. No to jest takie słowo w ogóle związane z tym, że nawet chodzi o dobre rzeczy.
na przykład ktoś w służbę wchodzi albo ma służbę, to jest tak, to jakby tak zagmatwani jesteśmy w tym, jakby tym, i mówimy, że to są dobre rzeczy. To są dobre rzeczy. Ale jak przeżywasz Boga dziś? Jak spędzasz dziś, teraz, przed chwilą? Wiecie, tak powiem, moją, od jakiegoś czasu praktykuję to bardzo. Cieszę się, kiedy piję herbatkę. Kiedy się cieszę, kiedy mój mąż jest, że mogę z nim przebywać. Cieszę się, kiedy jest Franuś, mogę z nim pomóc lekcję. Cieszę się chwilą. Nie powiem, że czasami poleci moja głowa w jakieś wizje, plany i w ogóle, ale szybciutko wracam do tego miejsca, żeby się cieszyć tą chwilą. I to jest słowo też na dziś. Ciesz się chwilą. Bo jeszcze powiem tak, ciesz się chwilą. I dlatego też powiem, że strasznie umykają nam rzeczy. Umykają nam rzeczy. Tak blisko mamy rozwiązania, tak blisko. Blisko mamy te rozwiązania do każdej sprawy. Ale to, jak patrzymy w dal, to wszystko umyka, a później przychodzi frustracja, przychodzi gniew, złość. Różne rodzaje opresje przez to też przychodzą, tak? Dlatego, że nie żyjesz tutaj. Tutaj, po prostu chwilą. I dla Boga jest to bardzo ważne. Ja tak sobie, kiedy dostaję słowa różnego rodzaju, układam sobie puzelki. I Bóg mi pokazuje siebie, jaki On jest, że jest każda rzecz ważna. Ja to biorę do siebie naprawdę słowo. Słowa, które On do mnie mówi. Nawet co Kościół mówi, że ja układam sobie to i że każda rzecz jest ważna. Każda najdrobniejsza rzecz jest ważna w chodzeniu z Bogiem. Wiecie, marzę o służbie, marzę, żeby pewne rzeczy już robić, ale ja się skupię tu. Nie skupię się na Norwegii, nie skupię się dalej, ja chcę na razie tu. Bo wtedy, kiedy z tego miejsca będę szła, to ja zobaczę rezultaty stokroć większe niż widzę teraz. To jest bardzo ważne. I mówię, Boże, czemu ludzie patrzą w dal? Zadałam to pytanie Bogu. A Bóg mówi... Bo ludzie mnie nie przeżywają! Przepraszam, tak mówię, ale odkryłam, że to też moja modlitwa, taki krzyk. Przeżywaj Boga dziś. Nie patrz na Agatę. Nie patrz na Artura. Nie patrz na innych ludzi, tylko patrz na mnie. Patrz na mnie. Chcemy wpływu, ale nie pójdziemy dalej, jak tego nie będzie przeżywania. Dużo rzeczy się rozkomplikuje, jak będziemy mówić z tego miejsca przeżywania go w domu. Przeżywaj go w domu u siebie, cokolwiek robisz. I przynoś to do Kościoła. Przynoś to do Kościoła. Ja się o to modlę. Dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci za tę każdą osobę na tym miejscu. I modlę się, aby więcej Ciebie przeżywali. Modlę się ich serca, aby się otworzyli na więcej, na głębiej, na głęboko do Ciebie, Ojcze. Zostawili to, co pospolite, na Twoje rzeczy, Boże. Bóg nie da się z siebie naśmiewać więcej. To jest słowo dla nas.
weźcie sobie do siebie. Ja ćwiczę swoją głowę. Jest to łatwe czasami, ale ćwiczę. Ćwiczę się w tym, cieszyć się. Mężu, wiesz, że cię kocham. Nawet jak czasami jest. Wiesz, co pokazuje różne, ale ja cię kocham. I to bardzo. Jesteś moim jakby pomocą. Nawet nie robiąc nic. To chciałam powiedzieć słowo. Przeżywajcie Boga dziś. Przychodźcie. Jola, uśmiechnij się. Anetka, uśmiechnij się. Powiedziałam w to w miłości. Kocham cię. Kocham cię bardzo. Dobra, dziękuję.